Żywy kontakt z dziełami sztuki jest niesamowitą wartością i przygodą zarazem. Biblioteka Kurnicka realizuje projekt, w ramach którego powstanie platforma cyfrowych zasobów Biblioteki Kurnickiej. To ma być takie miejsce w sieci, gdzie znajdziemy wszystko to, co zostało stworzone przez Bibliotekę Kurnicką i do tej pory było udostępniane w formie elektronicznej. Bazy katalogowe, bazy genealogiczne, a także skany wrzucone do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Biblioteka Kurnicka jest rzeczywiście specyficznym miejscem, dlatego że w XIX wieku, kiedy powstała, była jednocześnie prywatną siedzibą rodową. Tytus Działoński uważany był za jednego z najwybitniejszych polskich kolekcjonerów pierwszej połowy XIX wieku. Jego kręgu zainteresowań oprócz książek, które jak wiemy są tym elementem wyróżniającym się w zamku i do dzisiaj najważniejszym, znajdowały się różne obiekty. Dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie na obrazy? Dlatego, że mamy rzeczy wyjątkowe, które opowiadają historię naszych założycieli. Opowiadają historię Działońskich, Zamojskich, ale również historię zamku w Kurniku. Zanim obrazy będą sfotografowane, to trafiają do mnie i robię im taki ogólny przegląd. Sprawdzam, jakie mają uszkodzenia. Potem zabezpieczam taki obiekt, demontuję go z ramy i przystępuję do oczyszczania. Czekam na tą białą damę, ale to dlatego, że po prostu chciałabym ją zobaczyć tak z bliska, bo jak właśnie te obrazy wiszą na ścianie, to no, widzę tak jak każdy z nas zwiedzający. A jak już mam go na stole, to naprawdę mogę go zobaczyć z bardzo bliska. Widzę, jak malarz na przykład malował źrenice albo rzęsy, takie naprawdę szczególiki. Są na przykład czasami takie obiekty, które strasznie mi się podobają, a w ogóle nigdy nie były na ekspozycji. I myślę, że one są takie najciekawsze, najfajniejsze i też najbardziej brudne, więc najlepiej się je czyści. Jestem konserwatorem zabytków i miałam przyjemność w zespole pracować nad konserwacją zachowawczą 52 obrazów z kolekcji zamku w Kurniku. Kolekcji, na którą składały się obrazy wykonane na podłożu papierowym i pergaminowym. Były to pastele, akwarele, rysunki wykonane ołówkiem. Świetni polscy artyści. Gierymski, Juliusz Kossak, Pankiewicz. Także czysta przyjemność pracy. Zawsze mamy nadzieję, że na wieczność te rzeczy przetrwają. Stosujemy najlepszej jakości materiały, żeby ratować tutejsze zbiory i pomóc w ich lepszej kondycji, lepszym przechowywaniu. Takie zaglądanie precyzyjne z dobrym oświetleniem powoduje, że trochę inaczej na nie patrzymy i trochę inne rzeczy możemy zobaczyć. Myślę, że zmienia się optyka uczestnictwa w kulturze. Zmieniają się narzędzia i musimy się przyzwyczaić do tego, że odwiedzanie muzeum w kapciach z przewodnikiem ma też jakąś inną alternatywę. Będziemy mogli oglądać sobie te obrazy dowolnie, nikt nas nie będzie przepędzał, że już idziemy dalej, że już nie, że już starczy. Nie, można cały dzień poświęcić jednemu obrazowi, co w standardowym rozwiązaniu nie jest możliwe. Digitalizacja zbiorów nie tylko powoduje ich szeroką dostępność, i to w globalnej skali, ale także pozwala dotrzeć do takich informacji, które są w obrazach, czy w ogóle dziełach sztuki zakodowane, do których nawet specjaliści, nawet badacze, mają dostęp tylko w uprzywilejowanych sytuacjach. A teraz z tego przywileju możemy korzystać wszyscy.